gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy. O Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy. O Maryja. Pan Jezus, kiedy powoływał apostołów, swoich uczniów, powołał ich przede wszystkim, aby mu towarzyszyli. Więc myślę, że istotą kapłaństwa jest właśnie towarzyszenie Chrystusowi. Bo kiedy Chrystus w życiu każdego chrześcijanina, a kapłana tym bardziej, będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu. Kiedy będziemy towarzyszyć Chrystusowi, czego życzyłbym sobie, żebym i ja zawsze trwał przy Chrystusie, to nie będę się bał pójść do drugiego człowieka, nawet tego najbardziej pogubionego. Bo najpierw jest towarzyszenie, a potem jest posługa. Nie dam drugiemu człowiekowi tego, czego sam nie mam. Dziś właśnie taką potrzeba takiej kapłan otwartości na drugiego człowieka przede wszystkim. Żeby się nie zamykać w ramach takich, nie robisz z liturgii sztucznych ram, ale żeby wyjść do ludzi. Wyjść, bo Chrystusa nie da się zamknąć, nawet w Kościele. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na tą wspólną Eucharystię, za to słowo powitania. W czasie tej mszy świętej będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo dla redaktorów redakcji Niedzieli, dla wszystkich pracowników i współpracowników. Pierwsze takie myśli o powołaniu, o tym, żeby zostać w przyszłości księdzem, pojawiły się dosyć wcześnie, bo w momencie pierwszej Komunii Świętej, wtedy gdzieś taki wewnętrzny głos się w moim sercu pojawił, aby też zostać kapłanem. Później to wiadomo, z czasem przeminęło, bo życie się toczyło dalej, człowiek dorastał, dojrzewał. Aczkolwiek bardzo mocno do mnie ta myśl właśnie z dzieciństwa powróciła w czasie matur. I wtedy już podjąłem taką ostateczną decyzję, że tak, nie będę odwlekał tej decyzji, nie będę uciekał. Pomimo innych planów, które wtedy miałem, to jednak zdecydowałem się wstąpić do seminarium. Już jako dziecko, można powiedzieć, odprawiałem takie w cudzysłowie pierwsze msze święte. I jako dziecko już pragnąłem służyć Bogu przy ołtarzu i być w kapłaństwie. Oczywiście potem z wiekiem, kiedy dojrzewałem, te marzenia gdzieś tam odchodziły na boczny tor. W czasie liceum bardzo chciałem potem pójść na studia, założyć rodzinę, mieć właśnie własną kochającą żonę i własne dzieci. Było to takim też wielkim marzeniem, a jednak cały czas ta myśl, która była w sercu dziecka o kapłaństwie, była we mnie i wzrastała razem ze mną. No, natomiast po liceum postanowiłem jednak pójść na studia. Postanowiłem, jak ja to mówię, postawić na swoim, a nie iść za tym, co Pan Bóg mówił w moim sercu. No i bardzo mocno się na tym przejechałem, bo studiując przez jeden rok po maturze, cały ten rok byłem nieszczęśliwy i Pan Bóg udowadniał mi, że miejsce poza tym, gdzie mnie powołuje, to nie jest moje miejsce. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Takim wzorem kapłaństwa, życia kapłańskiego, posługi kapłańskiej był dla mnie mój ówczesny proboszcz, u którego podjąłem pracę właśnie jako organista, ksiądz Szymon Gołchowski. Patrząc na jego postawę życia, na jego poświęcenie, słuchając jego przepięknych kazań, no nie dało się nie czuć Pana Boga. Więc on był, jest i mam nadzieję pozostanie dla mnie takim wzorem kapłaństwa. Zwykle mówi, że on jest takim ojcem mojego powołania, takim ojcem chrzestnym. Więc niewątpliwie
przykład tego kapłana bardzo mi pomógł w rozeznaniu i w podjęciu decyzji, ale też nie mogę zapomnieć o mojej najbliższej rodzinie, szczególnie o moim bracie, który był dla mnie wsparciem zawsze, czy podczas formacji seminaryjnej, czy przed seminarium, ale także teraz w tych ostatnich dniach bardzo mi towarzyszył, był przy mnie, wspierał, a przede wszystkim był dumny. W moim przypadku to przede wszystkim przykład księży, szczególnie mojego księdza proboszcza, który pokazywał swoim życiem to piękno kapłaństwa, piękno tej codziennej pracy kapłańskiej, takiej szarej codzienności, ale właśnie zawsze skupionej wokół ołtarza Chrystusa. I to gdzieś mi jakoś tak mocno pokazywało, że i tego ode mnie Pan Bóg również chce. Oj, bardzo wiele było takich osób. Trudno je tutaj jakoś wymienić czy scharakteryzować, ale były to osoby na pewno takie bliskie, osoby przyjacielskie, z którymi nie bałem się mówić o tym, co Pan Bóg mówi w moim sercu. Jakby to było dla mnie taką wielką pomocą, że mogłem podzielić się tym, co sam rozważałem w sobie, tym, co Pan Bóg do mnie mówi przez Słowo Boże, przez sakramenty, przez Eucharystię, też przez drugich ludzi. Kiedy sam to rozważałem i mogłem się tym podzielić z innymi, z kimś, kto jest dla mnie bliski. To było bardzo pomocne w rozeznawaniu też tego, co ja rzeczywiście mam robić i po układaniu sobie tak po prostu myśli w głowie. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Odpowiedź wobec Pana Boga to jest zawsze decyzja indywidualna. To każdy musi sam taką decyzję podjąć, bo Pan Bóg za nas tej decyzji nie podejmie. Pan Bóg nie będzie nam mówił, co mamy robić. On nas tylko i wyłącznie zaprasza i zachęca. I owszem, to, co się wokół dzieje, szczególnie te niestety też i przykre wydarzenia w Kościele, nie są sprzyjające do podejmowania takich decyzji. Uśmiecham się, bo obawy naturalnie jakoś się pojawiają, ale Pan Bóg bardzo szybko mnie uspokaja, że nie powołał mnie do lęku, ale do odwagi, do męstwa, do wiary. I On też zabiera te wszystkie lęki, a daje potrzebną siłę do wykonywania zadań. To jest potrzeba bardzo świadków wiary, nie tylko żeby słowem przekazywać, ale to słowo potwierdzać czynem. I takich właśnie kapłanów dlatego wybraliśmy na patrona rocznikowego błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, który jest ewidentnym świadkiem tej wiary jako kapłan, jako męczennik. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Moment święceń nie likwiduje w nas strachu, jakichś obaw. I oczywiście, że i takie są, co to będzie przy pierwszych, na pierwszych placówkach parafialnych, w szkole, jakie dzieci będą, jaki będzie proboszcz, czy ludzie jakoś mnie przyjmą. To są takie typowo ludzkie, myślę, obawy, ale one wszystkie jakoś nikną w tej perspektywie radości z posługi kapłańskiej. No, że do tego się przygotowywałem tyle lat, potencjalnie wiem, na co mogę, co może mnie czekać.
i to, co ludzkie, staram się jakoś zawsze brać przez pryzmat optyki Bożej. Mój proboszcz praktyk diakońskich, ksiądz Jan Batorski, zawsze powtarzał: Dawidzie, pamiętaj, żeby zawsze było w tobie więcej myślenia i patrzenia Bożego niż ludzkiego. I to staram się jakoś tak też aktualizować w swoim życiu i teraz też w posłudze kapłańskiej. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tej pustyni jest Bóg żywy, tej pustyni jest Bóg żywy, choć zakryty lecz prawdziwy, choć zakryty lecz prawdziwy. Mam żywą nadzieję, że błogosławiony ksiądz Jerzy wyprosi mi taką odwagę, męstwo i wiarę, jaką sam miał i jaką okazał się w godzinie próby i godzinie swojego męczeństwa. Moim zawołaniem premicyjnym jest też werset z Ewangelii świętego Jana z 15 rozdziału. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Jakże to bliskie musiało być księdzu Jerzemu. Jak bardzo chciałbym, żeby bliskie było dla mnie też za jego wstawiennictwem. To jest zdecydowanie odważna decyzja i niełatwa. Dlatego też nie możemy się dziwić, że wielu odkłada tą decyzję. Próbuje najpierw rozważyć, czy jednak inne życie, inna droga nie jest przewidziana dla nich przez Pana Boga, ale jak to też obserwujemy, jednak Pan Bóg później się upomina o nich i oni też już nie walczą nie tyle z Panem Bogiem, co i ze sobą i podejmują taką decyzję, żeby jednak rozpocząć tą drogę ku Chrystusowemu kapłaństwu. Nikt poza kapłanem nie przyniesie ludziom Chrystusa. Nie przyniesie Go w Eucharystii, gdzie jest naprawdę obecny, żywy i prawdziwy. Nikt z ludzi sam siebie nie rozgrzeszy, nie uwolni od tej słabości grzechu. Jesteśmy posłani, by głosić dobrą nowinę. Myślę, że świat dzisiaj bardzo potrzebuje prawdziwych świadków, przede wszystkim świadków, którzy głoszą Ewangelię, dobrą nowinę swoim życiem. A później, jeśli będzie potrzeba, to i słowem. Świat potrzebuje kapłanów, bo Chrystus ich zostawił światu. Chrystus miał taki pomysł na ten świat, że zostanie na tym świecie właśnie też poprzez posługę kapłanów. I myślę, że nie wyobrażam sobie tego świata bez kapłanów. Choćby został ostatni jeden kapłan na świecie, to wystarczy, bo on zawsze jest w stanie sprowadzić Chrystusa na ziemię. Niech was uwolni od wszelkiego zamętu i umocni wasze serca w swojej miłości. Amen. Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki i przygotowało was do radości życia wiecznego.